Trzeba się przystosować do nowej sytuacji i znaleźć nowe sposoby na życie. Podczas zagrożenia epidemicznego ograniczono kontakty bezpośrednie, ale działać można. Odpowiedzią ośrodków kultury na izolację jest rozprzestrzenianie kultury w mediach społecznościowych. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Serafinowicz, jestem kuratorką wystawy Stosunki Pracy i kuratorką kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław. Jest to pierwsza prezentacja międzynarodowej części naszej kolekcji. Prezentujemy prace z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Europy oraz z Polski. Niektóre z nich powstały tutaj we Wrocławiu. Powstają podcasty tematyczne, oprowadzania po wystawach z komentarzem przewodnika i możliwość przeprowadzenia spaceru wirtualnego bez konieczności wychodzenia z domu. Wystawy stałe w konkretnych ośrodkach mają zazwyczaj swoje honorowe miejsce, dobrze udokumentowane w internecie. W wielu muzeach można online obejrzeć eksponaty, poczytać bądź wysłuchać lektora opowiadającego ich historię. Dzieła, które zobaczycie Państwo na wystawie Sztuka Wicekrólestwa Peru, narodziły się w wyniku zderzenia i przeniknięcia się tradycji sztuki europejskiej i dziedzictwa andyjskiego. Dynamika epidemii nie pozwoliła się przygotować nikomu. Zorganizowane wystawy czasowe przepadną nieobejrzane z bliska. Jedną z takich wystaw jest przygotowany przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu zbiór eksponatów wielkanocnych. Wrocławskie Muzeum problem rozwiązuje, umieszczając materiały na swojej stronie. Spacer wirtualny w swojej ofercie ma kilka muzeów we Wrocławiu i na świecie. Przykładem jest Muzeum Współczesne, w którym podczas spaceru wirtualnego zwiedzić można jedną z wystaw. Sztuka współczesna jest tam prezentowana w brylach historycznego schronu przeciwlotniczego. Strona kulturadostępna.pl Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego ma dostępnych wiele spacerów wirtualnych po polskich zabytkach. Podobny zbiór można znaleźć na stronie e-muzeum.eu, gdzie dostępne są dziesiątki muzeów. Echo 24, Magda Pasiewicz. Na nas wrażenie zebranej z wielkim sercem.